Ta przygoda z lotnictwem zaczęła się 42 lata temu. Jeszcze jako nastoletni chłopak przychodziłem tu na lotnisko, układałem spadochrony. Zresztą potem, już jako 16-latek, zacząłem skakać ze spadochronem. Mam kilkaset skoków. Następnie, zanim wyleciałem samodzielnie samolotem, to najpierw zrobiłem kurs szybowcowy i wylatałem kilkaset godzin na szybowcach. To jest w ogóle zupełnie inne latanie. Cisza, spokój i umiejętności, i tylko umiejętności pilota decydują o tym, jak długo i jak daleko będzie latał. Potem był cały kurs przygotowawczy, teoretyczny, potem praktyczny. No i w pewnym momencie instruktor wychodzi z kabiny i mówi, zapina pasy tam, gdzie siedział i mówi, lecisz sam. Pamiętam ten dzień doskonale, była piękna, słoneczna pogoda, to była niedziela, no i wyleciałem samodzielnie. Często przychodzę na lotnisko tylko po to, żeby być na tym lotnisku, po to, żeby umyć samolot, sprawdzić dodatkowe śrubki, czy na pewno są na tym miejscu, sprawdzić olej, sprawdzić paliwo. Ja tu odpoczywam. Ta atmosfera, te samoloty, ten sprzęt. Tu spotykam kolegów, rozmawiamy na różne tematy. To jest coś, co pozwala na odpoczynek, przynajmniej dla mnie. Jedni idą na ryby, wyciszają się, ja przychodzę na lotnisko i tu się wyciszę. Pilot musi zachować spokój, być rozważny, być precyzyjny w tym, co robi, być pewnym tego, co robi. Ta rozwaga, ta odpowiedzialność, ten rozsądek przenosi się na inne dziedziny życia. Widzę to u swoich kolegów, widzę również u siebie, chociażby podejściu w pracy, w podejściu do innych ludzi, bo to jest odpowiedzialność. Za każdym razem ryzykujemy tym, co jest najbardziej cenne, czyli życiem. I również przenosimy to na inne dziedziny życia, chroniąc i pomagając innym. Najpiękniejsze w lataniu jest samo latanie. Przeżywanie tego, oglądanie Ziemi z powietrza, dochodzi ten trzeci wymiar, ta głębokość, którą tak normalnie nie widzimy. To jest zupełnie inne wrażenie, to co człowiek przeżywa, ten spokój, przynajmniej ja odpoczywam, uspokajam się właśnie w powietrzu. Lotnictwo uczy słuchać. Ono mówi jedno. Czym więcej wiesz, tym jesteś lepszy w tym, co wykonujesz. Nawet jeżeli nie wykonujesz tego zawodowo, a jako hobby. Natomiast w powietrzu wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy musimy mieć pewne umiejętności, wiedzę i potrafić z tej wiedzy i umiejętności skorzystać. Pasja jest w jakiś sposób powiązana również z tą społeczną działalnością, bo przecież tej podstawowej społecznej działalności również uczyłem się w aeroklubie, tego działania grupowego, tego osiągania celu. Kolejne stopnie wtajemniczenia w lataniu, w skakaniu. Potem to dopiero przełożyło się na również, myślę, pasję działania społecznikowskiego w różnych organizacjach, w aeroklubie. I to się również przekładało na pracę w Radzie Miejskiej. Kiedyś zorganizowałem specjalnie dla kolegów z Rady taką wycieczkę, by obejrzeli, jak Radom, nasz piękny zresztą Radom, wygląda z powietrza. W tej chwili można obejrzeć, jak wygląda budowa obwodnicy południowej, czy też innych ulic, jak wyglądają boiska, które przecież zostały w ostatnim czasie wybudowane, jak są kolorowe, jak są piękne, jak zmienia się Radom. Czasem oglądam stare zdjęcia. Porównując je z nowymi, ten Radom
zmienił się i to w sposób ogromny. Wiele osób tą pasją zaraziło. Ci ludzie skaczą ze spadochronem, latają na szybowcach, niektórzy latają na samolotach, ale tych osób jest dużo. Wielu już jest takich, którzy są zawodowymi pilotami, latają w liniach lotniczych, wożą pasażerów. Lotnictwo pozwala mi popatrzeć na życie z dystansu.